Kanał napędzają NSP Nano i Nano Plus, lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Niewielkie rozmiary, giganty jeśli chodzi o efekty. NSP Pico, najlepszy laser pikosekundowy na rynku w najlepszej cenie. No są so permanent. Szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Więcej znajdziesz na nspcosm.com Cześć, witam Was na kolejnym odcinku z serii NSP wyjaśnia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jakie są sposoby finansowania laserów. Więc lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego, ich ceny potrafią być bardzo, bardzo różne i dość mocno rozstrzelone. Ale przyjmijmy, że dobry laser nanosekundowy to jest koszt powyżej 15 tysięcy złotych netto. A dobra, prawdziwa pikosekunda, tak samo jak NSP Pico, to jest koszt powyżej 150 tysięcy złotych netto. Kwoty więc te nie są małe i każdy taki wydatek trzeba przemyśleć. Wiadomo, nie można się rzucać na hura. Jednak lasery, podobnie jak każdy inny sprzęt do firmy, możemy finansować na różny sposób, i możemy go finansować. Po to, żeby przede wszystkim nie obciążać zbytnio budżetu i zachować jak największą płynność gotówkową, a dalej móc się cieszyć sprzętem. Więc na początku chciałbym wam powiedzieć o pierwszej możliwości zakupu takiego sprzętu bez angażowania praktycznie w ogóle w jakiejkolwiek gotówki. Pierwszym sposobem finansowania jest dofinansowanie z urzędu pracy. Kwota dofinansowania w każdym urzędzie na otwarcie działalności z urzędu jest inna ale jest to przeważnie kwota około 30 tysięcy złotych i również z tej kwoty możemy finansować zakup sprzętu. Żeby ubiegać się o takie dofinansowanie, jedyne co musisz zrobić to zadzwonić do własnego urzędu pracy w swoim mieście czy pod urząd pracy, który podlegasz i dowiedzieć się na jakich zasadach przyznają oni te dofinansowania. Nie jestem w stanie niestety ci tego powiedzieć, jak masz podejść do tego tematu, bo każdy urząd ma inne. Jakby to powiedzieć, inne procesy, inne zasady, inaczej przyznaj, inne decyzje wydaje, więc to trzeba się stricte zapytać tego danego urzędu, ale każdy urząd jak najbardziej udostępnia taką możliwość, żeby sfinansować zakup sprzętu na otwarcie działalności. Przeważnie ten proces nie jest zbyt długi i skomplikowany, to znaczy jest zbyt długi i skomplikowany, to zależy, bo zaraz sobie dojdziemy do procesu, który jest bardzo szybki. Ale jak to w przypadku polskich urzędów, jest to proces bardzo szybki, bo od momentu złożenia wniosku do momentu, kiedy dostajemy gotówkę na zakup sprzętu czy otwarcie działalności, mija około miesiąc czy też półtora. Więc, no tak jak mówię, nie jest to jakoś bardzo, bardzo długo. Dzięki tej opcji możesz kupić laser bez angażowania jakiejkolwiek gotówki i jakichkolwiek pieniędzy. Tylko warunkiem jest to, że nie możesz wcześniej prowadzić działalności gospodarczej, nie? Idziemy dalej. Drugim sposobem finansowania i zakupu lasera jest znany i kochany leasing. Leasing polega na tym, że bank bierze na siebie zakup tego urządzenia. Ty z bankiem ustalasz raty i jaki harmonogram będzie tych spłat, w jakich mu będzie spłacać, przez jaki okres, jaka będzie wysokość raty, jaka jest płata początkowa, jaki jest wykup końcowy, i na tej podstawie spłacasz po prostu leasingowi czy też bankowi ten sprzęt. Ja najczęściej osobiście wraz z moimi kursantami korzystam z Leasing. Leasing jest o tyle fajny, że cała decyzja leasingowa jest w 5 minut. Wszystko robisz online, ale też online jest do dyspozycji taki super kalkulator. I na tym kalkulatorze możesz dobrać sobie idealnie raty, okres, wszystko pod to jak tylko chcesz. I od razu widzisz na żywym przykładzie jak to wygląda. Nie musisz pisać handlowcowi, a ja chcę taką wpłatę, taki okres i tak dalej. I on ci łaskawie, może odpisze za dwa dni. Nie, tam wszystko robisz praktycznie od strzała. Ja zaraz Wam rzucę tutaj filmik, jak to wygląda. I dzięki temu możesz mieć, dzięki temu rozwiązaniu, zakup np. lasera NSP Nano możesz mieć od kwoty 277 zł netto miesięcznie, czy praktycznie tyle co nic. Jest to praktycznie można powiedzieć 15 minut Twojej roboty miesięcznie, i już masz sfinansowany zakup sprzętu. Opłaca się, opłaca się jak najbardziej, a żeby było jeszcze lepiej, jako że jest to zabieg poniżej, jako że jest to produkt poniżej 150 tysięcy zł całość odliczasz od podatków, wrzucasz to po prostu w koszty prowadzenia działalności. Same plusy. I oczywiście po zakończeniu umowy sprzęt staje się twój. Więc to nie jest tak, że płacisz przez za 3 czy 5 lat i nie masz później nic z tego sprzętu, tylko ten sprzęt staje się twój. Więc tym bardziej jest to super opcja. I kolejnym, trzecim sposobem, można delikatnie więc wręcz powiedzieć, że moim autorskim, są to raty 0% z NSP. A na czym one polegają? Robimy zawsze tak, że przed szkoleniem wpłacasz mi jakiś tam określony z góry już zadatek, który mam wybrany. Spokojnie, to nie jest kwota 10 tysięcy złotych, tylko dużo, dużo mniejsza. Więc wpłacasz mi tą kwotę i wybierasz na ile rat chciałabyś mieć rozłożony ten laser. W przypadku NSP Nano jest to maksimum 18 rat za, razy 0%, a w przypadku NSP Nano plus 24 raty 0%. Jest to o tyle dobry sposób, że nie płacisz odsetek bankowi, nie jesteś w żadnym biku, nie jesteś w KRD i tak dalej, bez żadnych sprawdzania baz. Można delikatnie powiedzieć, że ja to robię na gębę. O czym znaczy, delikatnie, to nie jest delikatne powiedziane, ale tak to wygląda. Dzięki ratom 0% laser NSP Nano możesz mieć, już, o, możesz mieć już od 745 zł netto miesięcznie. A nano Plus możesz mieć od 945 zł netto miesięcznie. Więc te kwoty to jest godzina miesięcznie Twojego czasu i laser jest spłacony. A czemu akurat godzina czasu? Musisz koniecznie zobaczyć ten. Jeśli więc wciąż zastanawiasz się nad laserem, ale odstrasza cię wizja. Tak drogiego i jednorazowego wydatku, no to już nie masz się czego obawiać i nie masz żadnych wymówek praktycznie. nie? Zdecyduj się na laser. Jak go sfinansujesz? Odbądź szkolenia i zarabiaj więcej, zdobywaj więcej klientów i wyróżnij się. Dzięki bardzo za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku w NSP Wyjaśnia. Do zobaczenia.